Katowice to stolica województwa śląskiego, górnośląskiego okręgu przemysłowego oraz metropolii GZM, a Uniwersytet Śląski to jeden z najważniejszych i najlepszych ośrodków akademickich w kraju. Wydział Prawa i Administracji jest w pierwszej trójce najlepszych wydziałów w Polsce według rankingu Rzeczpospolitej z 2019 roku. W ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymał ocenę wyróżniającą oraz jest w pierwszej czwórce polskich wydziałów prawa w zakresie najlepszych wyników w zdawalności na aplikacje. Wydział prowadzi studia na kierunku Prawo, Administracja oraz Przedsiębiorczość, wszystkie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Od 1 października uruchamiane są prestiżowe studia w języku angielskim International Business in Law. W murach wydziału działa także Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej oraz Szkoła Prawa Amerykańskiego oraz program współpracy i wymiany doktorantów prestiżowych uniwersytetów w Europie. Wydział wspiera studentów, stwarzając możliwość odbycia praktyk w organizacjach międzynarodowych, kancelariach, sądach, prokuraturze, policji, urzędach oraz korporacjach. Jako pierwszy w Polsce wydział podpisał z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach tzw. Kodeks Dobrych Praktyk, który gwarantuje, że studenci w czasie praktyk mają mieć zapewnione bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Pracownicy wydziału są członkami krajowych i międzynarodowych sieci naukowych, dzięki czemu realizują projekty wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, a współpraca międzynarodowa rozwija się doskonale z wieloma wiodącymi ośrodkami naukowymi, m.in. Cambridge University, Harvard University, Uniwersytet w Pekinie, Instytut imienia Maxa Plancka czy Uniwersytet w Walencji oraz wieloma innymi. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w licznych kołach naukowych działających na wydziale. Nowoczesny budynek, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, prężnie działające laboratorium kryminalistyczne, sala sądowa umożliwiająca przeprowadzenie symulacji postępowań sądowych, ośrodek mediacji to kolejne atuty wydziału. W bezpośrednim sąsiedztwie wydziału znajduje się sala koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, słynny Spodek oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe. W obu obiektach w ubiegłym roku odbyło się ponad 500 wydarzeń, w tym festiwale, koncerty, wystawy, targi oraz międzynarodowe imprezy sportowe, a obie hale odwiedziło łącznie około 1 000 000 osób. Drugą wspaniałą przestrzenią obok wydziału jest Muzeum Śląskie, znajdujące się na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego Katowice, które wraz z innymi powstałymi tutaj instytucjami tworzy strefę kultury, nowe centrum życia kulturalnego miasta. Księgozbiór Biblioteki Wydziałowej stanowią książki, wydawnictwa ciągłe i czasopisma z zakresu prawa i nauk pokrewnych w liczbie ponad 120 tysięcy wolumenów, publikacje w językach obcych ponad 15 tysięcy wolumenów, przede wszystkim w języku angielskim, niemieckim, francuskim oraz włoskim oraz czasopisma zagraniczne przydatne w procesie kształcenia i pisania prac dyplomowych. Do dyspozycji pracowników i studentów są wszystkie najlepsze międzynarodowe prawnicze bazy danych oraz bazy ogólne dostępne online. Obok wydziału znajduje się Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. To najnowocześniejszy obiekt tego typu w kraju, którego katalog elektroniczny Uniwersytetu Śląskiego i Ekonomicznego zawiera opisy ponad 1,5 miliona książek, czasopism, filmów i innych dokumentów ze wszystkich dziedzin wiedzy. Uniwersytet Śląski to połączenie tradycji, nowoczesności oraz ogromny dorobek intelektualny, a Wydział Prawa i Administracji stanowi jego nieodłączny element. Dzisiaj to nowoczesna infrastruktura, ogromna baza naukowa i dydaktyczna oraz doskonały start w dorosłe życie.
Wybrałem studia na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach przede wszystkim dlatego, że był to w czasach, kiedy ja podejmowałem te studia, najnowocześniejsze z wydziałów tutaj tak naprawdę w okolicy. Dodatkowo Wydział Prawa w Katowicach zajmował bardzo wysoką pozycję w rankingu, jeśli chodzi o badania naukowe, w związku z czym podjęcie decyzji w takim przypadku było w zasadzie oczywiste. Wybór WPI UŚ był doskonałym wyborem. Przede wszystkim mamy świetną kadrę pedagogiczną, wykładowców, ćwiczeniowców. Szczególnie muszę powiedzieć szczerze o ćwiczeniowcach, którzy są dla nas w wielu przypadkach jak starsi koledzy, którzy służą radą, doświadczeniem. Nasz wydział jest na tyle miły, że pozwala studentom uczestniczyć w praktykach za granicą także podczas trwającego semestru i nie robi z tym problemu. Mało tego, finansuje takie wyjazdy. Oprócz tego oczywiście nasz uniwersytet organizuje na miejscu międzynarodowe konferencje. W tym roku mieliśmy okazję gościć Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet Yale. Przyjeżdżali profesorowie z całego świata. Studieren an unseren Fakultät gibt's viele Möglichkeiten. Das sind nicht nur klassische Übungen und Vorlesungen, aber auch zum Beispiel Schule des amerikanischen Rechts, Schule der chinesischen Kultur und verschiedene thematische Forschungsgruppen. Wir laden Studenten in den ganzen Welt herzlich ein. Mamy mnóstwo kół naukowych, do których można się zapisać. Każdy jest z nich bardzo mile widziany. A jeżeli ktoś chciałby się zająć bardziej działalnością społeczną, coś zrobić dla społeczności akademickiej, no to mamy samorządy. A gdy już mówimy o samorządzie, to powinniśmy wspomnieć o tym, ile imprez organizuje samorząd dla studentów. Między innymi Juvenalia, Otrzęsiny, Studencki Festiwal Nauki, które pomagają rozwijać się na każdym polu, a jak również spotykać nowych ludzi. Studying at the law faculty of the University of Silesia gives numerous opportunities, from the possibilities of taking part in international projects to the moot court competitions. I choose to come here basically because somebody recommended me and I was like wondering, should I go to Poland? It's really far, far away from my place. But after that I was thinking, I realized that it was a really good idea. This is a really different place for me. Everything, the weather, the food, the people, everything is so different. So I'm having the full experience and it's really great. Katowice mają to do siebie, że jest tutaj naprawdę dużo atrakcji. Wszystko jest blisko siebie, wszędzie można miarę szybko dojechać. To jest bardzo duży atut tego, że żyjemy tutaj w tej metropolii. Je voudrais inviter à étudier à notre faculté de droit et d'administration à l'Université de Silésie à Katowice. Aujourd'hui, elle est reconnue comme l'une des plus importantes facultés en Pologne. L'établissement parvient à se classer à d'excellents rangs dans de nombreux classements. Nous sommes ouverts aux étudiants du monde entier. Au cœur de Katowice, notre faculté rassemble les activités de formation de recherche en droit, administration, entreprise et anglophone, international business law and arbitration. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue. I'm very pleased to meet you in Katowice. Best choice for me, I think, after the approximately 9 months in Katowice, I really enjoyed and I'm really happy to choose this city and this university. Oczywiście wszyscy nasi wykładowcy są wybitnymi praktykami, wybitnymi prawnikami. To, że wiele osób ma ogromne doświadczenie praktyczne, również stanowiło jedno z kryteriów wyboru przeze mnie Wydziału Prawa w Katowicach. Z tego względu, że są tutaj chociażby przecież były minister sprawiedliwości, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, obecni sędziowie Sądu Najwyższego, jest także rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pierwszy w Polsce zresztą. Jest bardzo duża ilość osób, które mają olbrzymie doświadczenie praktyczne i to doświadczenie także i przede wszystkim zostało docenione zarówno w Polsce, jak i w Europie, czy nawet na świecie. Nuestra facultad ofrece enormes posibilidades de desarrollo, no solo con los cursos universitarios, pero también en diferentes organizaciones de estudiantes o actividades culturales o sociales también. Y entonces yo quiero invitar a los estudiantes polacos, pero también estudiantes extranjeros para estudiar aquí en Katowice. Ofrecemos diferentes cursos para los estudiantes del programa Erasmus. También hemos preparado un curso nuevo de licenciatura que se llama Business Law and Administration. Entonces, hasta la vista en Katowice, un lugar perfecto para estudiar y hacer una carrera. So, see you in Katowice, a perfect place to study and make a career.